Że dobrze, że całej nie ma tej piosenki, bo to wycie na 102. Obrzydliwe. W ruchomym radiu to niemożliwe, żeby było wycie. Przywracając wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, przywracamy naszym rodakom godny wybór, powiedziała premier Beata Szydło. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli rządu i seniorów z całej Polski. Podczas niego premier Beata Szydło przypomniała, że podczas spotkań z wyborcami w trakcie kampanii powstał program PiSu, który teraz realizuje rząd. W niedzielę weszła w życie reforma emerytalna. Rząd daje Polakom prawo wyboru. Jeżeli ktoś będzie chciał pracować dłużej, będzie mógł to robić, powiedziała premier Beata Szydło. Prezes Rady Ministrów podkreśliła, że poprzez reformę emerytalną rząd dotrzymał obietnicy wyborczej. Przywrócenie wieku emerytalnego jest reformą gruntownie przez nas przemyślaną, skonsultowaną z Polakami, zgodną z oczekiwaniami i, co ważne, bezpieczną dla budżetu państwa, którego kondycja pod rządami Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo dobra. Tym samym rząd Prawa i Sprawiedliwości ostatecznie wywiązuje się ze złożonej Polakom obietnicy i dowodzimy po raz kolejny, że nie rzucamy słów na wiatr. Dowodzimy, że dotrzymujemy słowa, że jesteśmy rządem wiarygodnym i konsekwentnym, działającym zgodnie z planem, który, tak jak wcześniej powiedziałam, to dzięki państwu, dzięki Polakom, wtedy tam na tym szlaku kampanijnym mogliśmy go stworzyć, bo usłyszeliśmy od was wszystkich, czego oczekujecie. Obniżenie wieku emerytalnego to powrót do stanu sprzed reformy wprowadzonej przez rząd PO-PSL. W 2012 roku wprowadził on stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia bez względu na płeć. Dzięki wyborom żołnierzy wyklętych, ale także ich poprzedników, nasza wspólnota funkcjonuje. Polska istnieje i naszym obowiązkiem jest pamięć o tym, powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Szef resortu kultury przemawiał w trakcie uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Placówka będzie żywą instytucją pamięci i powstaje dla dobra Polski i Polaków, akcentował profesor Piotr Gliński. To jest muzeum, które jest poświęcone tym bohaterom polskiej historii, którzy podejmowali dramatyczne decyzje. W historii może najważniejsze jest właśnie to, jak pojedynczy ludzie wybierają w okresie próby. Nasze pokolenie nie ma przed sobą takich dylematów. Ale dzięki tym wyborom nasza wspólnota funkcjonuje. I naszym obowiązkiem jest pamiętać o tym także dla przyszłych pokoleń. To będzie muzeum edukacyjne, interakcyjne. To będzie żywe miejsce, żywa instytucja pamięci, która będzie przenosiła to, co najważniejsze i co decydowało o tym, że Polska przetrwała. W uroczystości wzięli też udział m.in. prezes IPN-u dr Jarosław Szarek oraz ksiądz biskup Janusz Stepnowski z Łomży. Muzeum Żołnierzy Wyklętych powstanie w byłym areszcie śledczym w Ostrołęce. Otwarcie placówki dla zwiedzających ma nastąpić jesienią przyszłego roku. Budowa muzeum jest finansowana w ramach dotacji celowej Ministerstwa Kultury. Branża spożywcza nie chce podatku od śmieciowego jedzenia. W zamian proponuje zmniejszyć zawartość szkodliwych składników w produktach. Nad wprowadzeniem nowej daniny zastanawiają się resorty finansów i zdrowia. Objęte miałyby nią zostać produkty zawierające duże ilości cukru, soli czy tłuszczów szkodliwych w przypadku spożywania ich w dużej ilości. Pomysł nie podoba się producentom. Ci, jak podaje dziś jeden z dzienników, chcą zaproponować rządowi coś na kształt umowy, na podstawie której sami mieliby ograniczyć ilość cukru czy soli w produktach. Ich propozycję popiera Wiesław Michałowski, wiceprezes Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, który również sprzeciwia się wprowadzeniu podatku od śmieciowego jedzenia. Myślę, że to jest bardziej takimi okrężnymi drogami próba wprowadzenia dodatkowego opodatkowania. Co najważniejsze jeszcze w tym wszystkim, że wszelkiego rodzaju sieci zachodnie, które tak mają swoje własne normy i absolutnie się nie podporządkowują tym, które są w Polsce, obejdą to i będzie to następna przyczynka do zwiększenia importu tego typu asortymentu, prawda, do Polski. Także myślę, że bardzo chybiony pomysł jest z dodatkowym opodatkowaniem. Jest bardzo rozsądne rozwiązanie producentów. Niektórzy producenci
producenci już teraz próbują przeprowadzać zmiany w składzie oferowanej żywności. Wśród nich jest na przykład Tesco, które zapowiada ograniczenie cukru w napojach oferowanych pod jego marką. Model działania w ograniczeniu zawartości szkodliwych składników w produktach planuje wraz z producentami i dystrybutorami wypracować Polska Federacja Producentów Żywności. Do prac nad nim chce zachęcić też Instytut Żywności i Żywienia oraz Ministerstwo Zdrowia. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker opowiada się przeciwko nakładaniu na Polskę i Węgry kar finansowych przed zakończeniem negocjacji tych krajów z Komisją Europejską. Taka wypowiedź padła w jego rozmowie z niemieckim Bildem. Zdaniem Junckera odebranie nam unijnych dotacji przed zakończeniem rozmów z Brukselą o polityce migracyjnej i reformie sądownictwa byłoby błędem oraz powiększyłoby podziały między Wschodem i Zachodem Unii Europejskiej. Taka zmiana nastawienia ze strony szefa Komisji Europejskiej wyraźnie świadczy o tym, że Bruksela w końcu zaczyna się liczyć z naszym krajem, ocenia poseł Dominik Tarczyński. Mamy Polskę, która jest szanowana, mamy Polskę, która doprowadziła do tego, a że jest traktowana jako partner. My mówiliśmy o tym, że nie ma podstaw prawnych, traktatowych do tego, aby Polska była pozbawiona funduszy i doprowadziliśmy do tego, że teraz pan Juncker musi powiedzieć, jestem przeciw, bo przecież ma podstaw. A więc nie chodzi o konfrontację, nie chodzi, tak jak mówi totalna opozycja, o wychodzenie z Unii Europejskiej, chodzi o jej zmianę. Chodzi o partnerstwo i to partnerstwo właśnie dzisiaj osiągnęliśmy. Jesteśmy partnerami, zaczynajmy. Rozmawiajmy, bądźmy równi, tak jak traktaty akcesyjne o tym mówiły. Cieszę się bardzo, że pan Juncker przyznał się do błędu. Mówiąc o kryzysie uchodźczym, Juncker w wywiadzie dla Bilda powiedział też, że historia przyzna rację Angeli Merkel. Jak podkreślił, Niemcy postąpiły słusznie, przyjmując w 2015 roku kilka tysięcy uchodźców, którzy po długim koczowaniu na dworcu w Budapeszcie ruszyli na piechotę w kierunku Austrii i Niemiec. Humanitarna postawa przynosi Niemcom zaszczyt, zaznaczył szef Komisji Europejskiej i dodał, że swoją decyzję Merkel konsultowała z wieloma osobami. Mowa tu też o Austrii i Budapeszcie. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Merkel świętał. Świętał męczennicę pokoju. Dziś w sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O 16.30 spotkają się przedstawiciele biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji TRWAM oraz recital harfisty w wykonaniu pana Michała Zatora. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz kanonik profesor dr habilitowany Leszek Wilczyński, kustosz sanktuarium. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat cuda tu i teraz. Gośćmi rozmów będą pan doktor habilitowany nauk medycznych Szczepan Cofta, naczelny lekarz Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ksiądz dr Jan Frąckowiak, członek Komisji Liturgicznej przy Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, ksiądz kanonik Waldemar Hanas, redaktor naczelny listu do chorych i ksiądz profesor dr habilitowany Leszek Wilczyński, kustosz Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 9 października w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Łodzi, 16 października w parafii pod wezwaniem Świętego Antoniego w Gdyni, 23 października w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Misyjnego, 30 października w parafii pod wezwaniem Świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie Ursusie i 13 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej.
15 minut po godzinie 14. Zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej. Korzystamy z tomu czwartego i wydania skróconego liturgii godzin. Hymn w hołdzie pokornej modlitwy znajdziemy na stronie 505. Potem także psalmodia, strona 657, 656, 657 do 659. Serdecznie zapraszamy kogoś ze słuchaczy do naszej wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W hołdzie pokornej modlitwy pochylmy czoła przed Panem, myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Serca bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicy. Piotr ją objawił w świątyni przez cuda w imię Jezusa. Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki. Oni to mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą. Ojcu i Jego Synowi, z Najświętszym Duchem Miłości, chwała, podzięka i hołd niech będą teraz i zawsze. Amen. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, Twoje zbawienie według Twojej obietnicy. Wtedy będę mógł odpowiedzieć tym, którzy mnie znieważają, ponieważ polegam na Twoich słowach. Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom. A prawa Twego zawsze strzec będę, po wieki wieków. I będę kroczył szeroką drogą, bo szukam Twoich przykazań. O Twoich rozkazach chcę mówić wobec królów. Nie będę się tego wstydził. I będę się weselił z Twoich przykazań, które umiłowałem. Moje ręce wznoszę ku Twoim wyrokom, które miłuję, i rozważam Twoje ustawy. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują, je wiernie. Moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska. Stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga i zaufają Panu. Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa. Panie Boże mój, wiele uczyniłeś cudów i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna. A gdybym chciał je głosić i opowiadać, byłyby liczniejsze niż można to wyrazić. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Ja jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twojej wierności przed wielkim zgromadzeniem. A Ty nie odmawiaj mi, Panie, swego miłosierdzia. Niech łaska Twoja i wierność zawsze mnie strzegą. Albowiem osaczyły mnie niezliczone nieszczęścia, przygniotły mnie własne winy, których ogarnąć nie mogę. Są
są one liczniejsze od włosów na mojej głowie, więc słabnie we mnie serce. Panie, racz mnie wybawić. Panie, pośpiesz mi z pomocą. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, którzy Ciebie szukają. A ci, którzy pragną Twojej pomocy, niech zawsze mówią, Pan jest wielki. Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Tyś moim wspomożycielem i wybawcą, Boże mój, nie zwlekaj. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ja jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Około godziny 9 dnia Korneliusz ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: Korneliuszu, on zaś wpatrując się w niego z lękiem, zapytał: co, Panie? Odpowiedział mu: Twoje modlitwy i jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała Ciebie Bogu. A teraz poślij ludzi do Jaffy i sprowadź niejakiego Szymona, zwanego Piotrem. Mentos.